No, witam serdecznie, tym razem nie Misiek wieczorową porą, tylko zupełnie dzienną w Sejmie, który jest za moimi plecami w drodze do Senatu. Jak Państwo widzieli na tym fragmencie na samym początku, przez chwilę Sejm żył zupełnie zdumiewającym wydarzeniem, mianowicie zagnięciem płaszcza prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Co zrobicie? Bo Pan mówił wczoraj, że zbieraliście materiał dowodowy. Co z nim zrobicie? A na kiedy? Dobrze, no to ja właśnie w tym. Państwa, ja w tej chwili zajmuję się odzyskiwaniem swojego palca. Nie pamiętam gdzie go. Oni nie zabrali tego na górze. Na górze są tak, na górze. Płaszcz, jak Państwo widzieli, jednak nie zaginął, odnalazł się, panu prezesowi nie będzie zimno, a po prostu zapomniał, gdzie powiesił swój płaszcz. I tu, drodzy Państwo, kończą się żarty. I zaczyna się poważna dyskusja o tym, że w rękach człowieka, którego przed chwilą widzieliście na tym materiale, w rękach tego człowieka, który zapomniał, gdzie powiesił swój płaszcz, jeszcze całkiem niedawno leżało nasze bezpieczeństwo. Nie dziwicie się więc Państwo zapewne już teraz, że pod rządami Jarosława Kaczyńskiego nie można było ustalić, że nad Polską przyleciała ruska rakieta, jeżeli sam Jarosław Kaczyński nie jest w stanie ustalić, gdzie powiesił własny płaszcz. I później pół Sejmu musi go szukać, zanim prezes sobie przypomni, gdzie go tak naprawdę powiesił. Powtórzę, to byłoby śmieszne, gdyby nie to, że Polska jest dzisiaj w bardzo trudnym położeniu geopolitycznym, a pan, którego widzieliście przed chwilą, nie mogący znaleźć własnego płaszcza, jeszcze niedawno odpowiadał za nasze bezpieczeństwo. Ale znowu, co ma dzisiaj do powiedzenia poza tym żałosnym tekstem o płaszczu Jarosław Kaczyński? Ma do powiedzenia tylko to, że jest w stanie organizować burdy pod Sejmem w obronie swoich kolegów skazanych prawomocnym wyrokiem, choć ułaskawionych później przez jego kolegę Andrzeja Dudę. Dzisiaj Jarosław Kaczyński ma do powiedzenia Polsce tylko tyle, że ktoś mu zwinął płaszcz, a on po prostu zapomniał, gdzie go powiesił. I tak naprawdę na tym powinniśmy zakończyć rozmowę o udziale tych panów w polskiej polityce. Niestety tak nie jest. Oni, wbrew tym obrazkom, które pokazują ich bezsiłę, bo oni są coraz bardziej bezsilni, w dalszym ciągu są groźni. Nawet bezsilni są groźni, bo zatruwają nasze życie polityczne. Już niedługo idziemy do wyborów samorządowych i to będzie bardzo dobry moment, by pokazać, że chcemy normalności także w tej naszej lokalnej Polsce, za którą odpowiadamy. Nie chcemy tego cyrku, który oni lubią fundować na wiejskiej, w tych dziesiątkach i setkach małych polskich parlamentów, którymi są nasze samorządy. Ja bardzo proszę Was o lajki i bardzo proszę o subskrybowanie mojego kanału, który z różnych miejsc w Polsce, w Warszawie i na świecie o polskiej i światowej polityce zawsze z Państwem będę rozmawiał na tym właśnie kanale. I proszę jeszcze raz o lajki i jego subskrybowanie.